Cześć, dzień dobry. Witamy na co czwartkowym Miasto Mówi Poleca, który dziś zaczniemy wyjątkowo, bo odebrałam Rafałowi i Adze głos, bo chcemy się pochwalić. Jakiś czas temu w Warsztatach Kultury zainicjowaliśmy akcję Be Home i oto efekt pierwszego etapu. Prezentujemy. 9 wybranych uczestników plus my, Warsztaty Kultury, stworzyliśmy sobie, zaprojektowaliśmy domki dla zapylaczy, między innymi dla pszczół samotnic. Możecie podziwiać efekty, a my tym samym jesteśmy po pierwszym etapie. 9 szczęśliwców za chwilę otrzyma te domki. Liczymy na to, że każdy z nich zostanie zamieszkany, a my ciągle zachęcamy na naszej stronie, na naszym Facebooku. Gdzieś ciągle znajdziecie informacje i link do strony Be Home, strony, która należy do duńskiego studia projektowo-badawczego. To jest ich projekt, który na wolnej licencji podarowali światu i my z tego korzystamy i do tego zachęcamy Was. O wszystkim będziemy Wam donosić, tak jak i pozostali uczestnicy. Także nasz taki malutki domeczek jakiś. Ciasny, ale własny, jak to mówią. Tak wyszło. Natomiast jako całość mamy tutaj piękne pszczele osiedle mieszkaniowe. Tak, inspiracją, twórcy się chwalą, że inspiracją była ta modułowość zaczerpnięta z budownictwa naszego mieszkaniowego. Całkiem zgrabnie to wypadło. Także zachęcamy, polecamy. Ja dziś filmu nie mam, chciałam się tylko pochwalić domkami. Ale filmy będą w temacie. No tak, no jak najbardziej. Nomen omen pszczelim. Nomen omen pszczelim. Także mówcie. Mówcie, a ja posłucham. No dobrze. Na Rafale. Okej, dobrze, ja mogę w sumie zacząć, bo od razu jeśli chodzi o pszczoły, to paradoksalnie to jest dosyć dobrze reprezentowany wątek w kinie i zarówno filmy dokumentalne, krótkie metraże, filmy fabularne z różnych nurtów. Animacje. Tak, animacje oczywiście, legendarna, chyba najbardziej kojarzona przez wszystkich, Pszczółka Maja. I dla naszego pokolenia, jak byliśmy dzieciakami, no to leciała w nieskończoność w telewizji, poprzedzona oczywiście piosenką Wodeckiego, więc to te pszczoły są... Zanucisz? Ja może nie będę tutaj po prostu psuł już dobrego wykonania Wodeckiemu. Można sobie włączyć zawsze i posłuchać. Natomiast pierwszy film, o którym pomyślałem ja, to był film z 1997 roku, film pod tytułem Pszczoły i ludzie, Wiktora Nunesza, z Peterem Fondą w roli głównej. Takie trochę niezależne, niskobudżetowe kino obyczajowe, powiedzmy taki dramat obyczajowy z wątkiem kryminalnym, gdzie Peter Fonda gra po prostu weterana wojny wietnamskiej, który wraca do swojego po prostu domu, mieszka gdzieś tam na południu Stanów Zjednoczonych, na Florydzie chyba, o ile mnie pamięć nie myli, gdzieś tam blisko Orlando. No i po tej traumie wojennej stara się zajmować pszczołami, jest bardzo dobry w tym, wytwarza bardzo dobrej jakości miód i generalnie troszkę tak się wycofuje z życia, jakby odcina się od świata. I właśnie te pszczoły to jest takie jego główne zajęcie. No ale oczywiście tytuł filmu to Pszczoły i ludzie, więc wiadomo, że... Ludzie niestety też są. Tak, ludzie też są i to ludzie bardziej nastręczają problemów temu bohaterowi. A konkretnie jego rodzina, jego syn, który przebywa w więzieniu, jego synowa, która ma też poważne problemy narkotykowe. No i ten jego syn i synowa mają też 2 córki, czyli wnuczki głównego bohatera, którymi to on po prostu musi się zająć i opiekuje się nimi, pilnuje ich. Jedna jest już nastolatką, druga jest jeszcze bardzo małą dziewczynką. No ale te wszystkie problemy rodzinne spadają na głowę tego naszego biednego bohatera i po prostu on musi jakoś z tych trudnych sytuacji wybrnąć, a też jest to bardzo taki dobry, cichy, spokojny człowiek, ale też no, mający cały bagaż negatywnych doświadczeń, bo i właśnie tą wojnę wietnamską i jest też wdowcem, jego żona zmarła ileś tam lat temu, no i musi się mierzyć właśnie z tym światem ludzi, co jakoś mu się tam udaje finalnie w tym filmie i też warto zwrócić uwagę na bardzo dobrą rolę, taką wyciszoną, subtelną, ale jednak bardzo taką konsekwentną, minimalistyczną rolę Petera Fondy, który
otrzymał Złotego Globa za ten film i nominację do Oscara, także, także Pszczoły i ludzie polecam. No, taki ciekawy obrazek troszkę z życia amerykańskiej rodziny i takiego bohatera, który z problemami dnia codziennego musi sobie poradzić. To może ja w takim razie, nawiązując do filmu, o którym opowiedział Rafał, w którym bardzo ważny jest taki motyw wyznaczania rytmu życia przez rytm życia pszczół. Tam pojawia się ten motyw i tam też właśnie to było dokładnie. Tak, 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 że po prostu ten nasz bohater w filmie Pszczoły i ludzie może zajmować się problemami ludzi wtedy, kiedy pozwalają mu na to pszczoły i kiedy jakby wynika to z pewnego kalendarza, względem którego on musi podporządkować całe, tak, całe życie właśnie swoje albo i swojej pszczoły, rodziny. Albo... Dokładnie. I podobny film, to znaczy film, który wychodzi z podobnych założeń, chciałabym polecić, to jest przepiękna wizualnie opowieść Kraina Miodu. Tak, piękny film. Film relatywnie nowy, bo z 2019 roku, film macedoński. To znaczy akcja dzieje się w Macedonii Północnej, natomiast jest to koprodukcja kilku krajów. Jest to film wyreżyserowany przez bardzo młodych ludzi, generalnie stworzony przez młodych ludzi, bo operatorami w tym filmie też byli młodzi twórcy. Reżyseria to Tamara Kotewska i Liubomir Stefanow. Ci młodzi twórcy mieli zupełnie inny pomysł. Oni tak naprawdę wybrali się do tej Macedonii w poszukiwaniu tematów i nie do końca wiedzieli, że zrobią film o pszczołach i że ten film będzie właśnie tak wyglądał. Trochę życie zmusiło ich do tego. Film powstawał bardzo długo, bo aż 3 lata. A było tak głównie dlatego, że bohaterka filmu, czyli 50-letnia Hatidze, która jest taką ostatnią niezależną pszczelarką, mieszka w Macedonii, ale tak naprawdę jest Turczynką. Okazuje się, że na tych terenach żyło bardzo wielu Turków, natomiast oni po prostu w którymś momencie albo wrócili do kraju, albo przeprowadzili się do większych miast. No i ta nasza bohaterka tam została jako ostatnia, najstarsza córka, która musiała przejąć opiekę nad matką. I teraz nawiązując do początku mojej wypowiedzi, czyli do tych trudności i tego, że film powstawał 3 lata, były to trudności na przykład językowe. I z racji tego, ten film jest tak mocno wizualny, z racji tego, że trochę ciężko było im się porozumieć i jakby oprzeć ten film na dialogach. No teraz wracając do fabuły. Jest to historia wspomnianej już Hatidze, która mieszka w miejscu, w zasadzie można by powiedzieć, opuszczonym przez Boga i ludzi, które nie przypomina Europy. Jest to wioska, w której widzimy jakieś po prostu ruiny budynków, która jest praktycznie niezaludniona. Żyje tam ze swoją matką, którą się opiekuje, której nie może zostawić. Jej główną rozrywką jest wyjazd na bazar do największej miejscowości w okolicy. A całe jej życie, tak jak właśnie zaczęłam swoją historię, podporządkowane jest pszczołom, dzikim pszczołom, z którymi ona nawiązuje jakąś wyjątkową, niemalże mistyczną relację. To jest film o ogromnej czułości człowieka względem przyrody, o miłości, o poszanowaniu, o tym, że można inaczej, że nie zawsze musimy być nastawieni na taką maksymalizację zysku i taką stuprocentową eksploatację, tylko że tak naprawdę najwięcej można uzyskać wtedy, kiedy jesteśmy z kimś w przyjaźni, tutaj z tymi pszczołami, które... W symbiozie jakiejś takiej tak, ekologicznej. No właśnie niesamowite jest to, że Hatidze, która pozyskuje miód od tych dzikich pszczół,
ona zostawia im połowę tego całego urobku, tej całej swojej zdobyczy. Ona się po prostu dzieli z nimi pół na pół i mam wrażenie, że właśnie dzięki temu te pszczoły są względem niej tak dobre i łaskawe i pozwalają jej się w ogóle zbliżać do tych uli, obdarowują ją hojnie tym miodem. No i sytuacja tutaj komplikuje się znacznie, kiedy pojawiają się sąsiedzi. Kiedy do tej opuszczonej wioski przybywa bardzo hałaśliwa rodzina, która jest trochę z innego świata, z innej rzeczywistości, z inną mentalnością, inaczej wychowana. No i wtedy zaczynają się pewne niedogodności, które pokazują, że no właśnie nie wszyscy w okolicy są nastawieni do przyrody równie miłosiernie i ciepło jak nasza główna bohaterka. No i niestety wynika z tego wiele różnych trudności. Film jest naprawdę, naprawdę niesamowity i pokazuje, że ta symbioza z przyrodą potrafi naprawdę dać nam coś wyjątkowego na granicy mistycyzmu. Są tam na przykład takie piękne sceny, kiedy Hatidze niemalże zaklina te pszczoły swoim śpiewem, ona z nimi rozmawia, ona po prostu traktuje je jak swoich najbliższych przyjaciół. W odróżnieniu do tego negatywnego podejścia, właśnie takiego nastawionego na szybki zysk i zniszczenie de facto tej ojca, w zasadzie tej rodziny sąsiadów. Tak, który tak. Trzeba to wszystko skapitalizować. W synu jest jedynie jakaś nadzieja. No tak, więc syn, który chyba tam zaczyna pomagać właśnie. Tak, zaprzyjaźnia się z Hatidze i uczy się od niej, ale oczywiście jest tu wiele, wiele, wiele więcej różnych wątków. Nie będziemy wszystkiego zdradzać, natomiast jest to naprawdę przepiękna, przepiękna opowieść i warto po ten film sięgnąć. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała jeszcze o kinie czeskim. Okay. I tutaj mam dwie propozycje, już tak może króciutko. Kiedy w ogóle przygotowywaliśmy się do tego cyklu i rozmawialiśmy o tym, że skoro budujemy już osiedle mieszkaniowe dla pszczół, to może zrobimy też polecanko. I pamiętajcie, że to nie są ule, bo też często się zdarza, tak, że ktoś myśli, hotele. To są hotele. Nie produkujemy miodu, nie będziemy hodować pszczół, tylko chcemy pomóc samotnym pszczołom, dzikim. Tak, dać im schronienie nad które głową. Które zapylają lepiej niż te hodowlane. Tak, kampania promocyjna. Zatem, kiedy planowaliśmy ten odcinek, przekonywałyśmy Rafała, że tych filmów wcale nie ma tak mało i że naprawdę będzie o czym rozmawiać. No. Cicho, bo zaczął od tego, że wbrew pozorom jest ich całkiem sporo. Już wtedy chciałam przerwać. Okazało się oczywiście, że filmów jest sporo, tylko trzeba właśnie się na chwilę zatrzymać. No i ja na przykład. Jak ta pszczoła. Tak, jak ta zajęta pszczoła. Polecam też we wspomnianym nurcie kina czeskiego Tysiącletnią pszczołę. Film z 1983 roku. Nasz rocznik. Tak. Opowieść magiczno-realistyczna o trzech pokoleniach wiejskiej rodziny murarzy. Natomiast oczywiście motyw pszczeli tutaj się pojawia. Ojciec rodziny hoduje pszczoły i one, podobnie jak we wspomnianych wcześniej filmach, tutaj też są symbolem takiego porządku życia i w jakiś sposób porządkują rzeczywistość, rok, naturę, wyznaczają pewien czas, kiedy w życiu człowieka różne rzeczy mają się dziać. Jest to historia rodzinna, która jest ukazana, jak to często bywa, na tle historii kraju. Akcja dzieje się od końca XIX wieku aż do I wojny światowej. Film nie jest najnowszy, ale jest jak najbardziej do znalezienia. Wspomnę jeszcze, że był to w 1985 roku oficjalny kandydat Czechosłowacji do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. No i jeszcze wspomnę o drugim filmie czeskim, film Dzikie pszczoły. W tym filmie tak naprawdę mniej brzęczą pszczoły, a bardziej pospolitość. Jest to film bardzo niespieszny,
utkany z takiej mozolnej, momentami męczącej codzienności, takich trudności dnia codziennego w małym ośrodku, ze wszystkimi tego urokami, ale też upiornościami. Bardzo polecam, kino czeskie zawsze dobre. Nie tylko pszczelarskie. Nie tylko pszczelarskie. No dobrze, to pozwolę sobie na koniec tego odcinka polecić film również z pszczołami, ale kompletnie jakby z innej półki i z innej stylistyki, a mianowicie film z 1978 roku, film Irwina Allena pod tytułem Rui. Rui, czyli oczywiście taki klasyk kina w latach 70. to było bardzo popularne, tak zwany animal horror, animal attack, czyli od po prostu niedźwiedzi, rekinów, jakichś tarantul, po prostu aż po pszczoły, kleszcze, wszystkie różne dziwne stworzenia uwzięły się na człowieka i oczywiście atakowały ludzi. Rui właśnie jest tego rodzaju filmem science fiction, horrorem katastroficznym, taką hybrydą gatunkową. Ten reżyser zresztą się wsławił w tego rodzaju kinie. Na koncie ma takie filmy choćby jak Płonący wieżowiec, katastroficzne kino, czy Po tragedii Posejdona, gdzie też jest oczywiście kino takie, gdzie ten okręt się tonie tam i po prostu jest katastrofa. No i w Roju oczywiście atakuje nie kto inny jak? Jak pszczoły, afrykańskie pszczoły, zmutowane pszczoły, które podobnież trochę tak jest to skonstruowane jak ptaki Hitchcocka, że jest po prostu miasteczko gdzieś na południu Stanów Zjednoczonych, małe, gdzie jest festiwal kwiatów, no i nagle wielki rój po prostu nadlatuje w te strony, z którym tym rojem walczy wojsko, naukowcy, rząd i bohaterowie też po prostu z tego miasteczka. Także film oczywiście taki trochę produkcja kampowa, rozrywkowa, ale z drugiej strony w tamtych latach no, te filmy naprawdę miały spore budżety i w obsadzie miały wielkie gwiazdy. No bo dość powiedzieć, że w filmie Rui występują w rolach głównych takie tuzy po prostu aktorstwa z tamtych czasów jak Michael Caine, Henry Fonda, Richard Chamberlain i jeszcze można wymienić wielu innych. Po prostu naprawdę obsada jest tam taka Czyli topowa. Nie była to produkcja budżetowa? Nie, to nie było raczej, to nie było kino niezależne, to raczej miało być, to był taki film kinowy. Pamiętam też zresztą, jak gdzieś w latach 80. telewizja polska publiczna puściła ten film na jedynce i cały tydzień reklamowała to, że taka hollywoodzka wielka produkcja o pszczołach atakujących ludzi będzie tam w sobotę o 20 w telewizji. Więc wszyscy czekali na to, cóż to jest za film. To wtedy takie filmy były rzadko w telewizji, więc się o tym mówiło jako po prostu jakimś wręcz fenomenie kulturowym. Także Rui dzisiaj z przymrużeniem oka oczywiście można to jak najbardziej sobie obejrzeć. Jest to takie kino retro, to jest też śmieszna rozrywka. Dzisiaj pewnie byłoby to nakręcone zupełnie inaczej. Natomiast no, jest to cały czas w takim właśnie duchu kina retro. Fajne i oczywiście takie filmy czasami też mogą spowodować pewnego rodzaju nieporozumienia, bo na przykład oceanografowie stwierdzili, że film Szczęki Spielberga wyrządził strasznie dużą krzywdę rekinom, które nigdy w zasadzie ludzi nie atakują, bo po tym filmie ludziom się narodziło takie wyobrażenie rekina, który po prostu jest tylko i wyłącznie ludojadem. Więc oczywiście pszczoły jak najbardziej są bohaterem pozytywnym w większości tych filmów, no ale w Roju oczywiście stają naprzeciwko ludzi. Wiesz, jest to horror. Ty nam właśnie próbujesz powiedzieć, że być może temu filmowi zawdzięczamy problemy z pszczołami, a w zasadzie ich brakiem, niedoborem, jaki teraz mamy. No to był 78 rok, więc może takich tak dalekich wniosków. Raczej bym problemów z pszczołami upatrywał w zanieczyszczeniach po prostu i braku po prostu tej symbiozy z naturą. Nie mamy tej symbiozy z naturą, którą miała bohaterka Krainy Miodu, więc tutaj raczej byłoby to sedno problemu. Natomiast... I pamiętajmy, że domki są dla pszczół samotnic, które nie żądlą, choć żądła posiadają. Natomiast w filmie Rui, jak mówił naukowiec grany przez Henry'ego Fondę, wystarczą 4 bądź nawet 3 urządzenia pszczoły, zmutowanej pszczoły afrykańskiej, żeby powalić przeciętnego człowieka.
3 albo 4? Tak. To i tak bardzo dużo, gdyż tak. Dla alergika wystarczy jedno urządlenie zwykłej pszczoły, także i tak był optymistyczny. Tak. Dobra, do pozytywu wracajmy. Zatem wracając do pozytywów, zachęcamy do opieki nad pszczołami samotnicami, szalenie pozytywnymi owadami, które zapylając, pomagają nam cieszyć się jesienią i latem mnóstwem na przykład owoców we własnym ogrodzie. Większość tego, co jemy, została zapylona. Dokładnie tak, więc polecamy projekt Be Home. I możliwość zaprojektowania sobie takiego domku, który jest oddany na wolnej licencji. Można zwrócić się do jakiegoś makera, którego... Albo odezwać się do nas i my możemy skontaktować z naszym makerem Marcinem, który wykonał je dla nas. Tak, domki zostały przygotowane w technologii CNC, po prostu wycięte z drewna zgodnie z... Z modrzewia. Z modrzewia, tak. Nasze są z modrzewia zgodnie z recepturą, którą pozostawili na wolnej licencji projektanci. Każdy może taki domek sobie sprawić do swojego ogrodu. Mhm. Polecamy jeszcze raz filmy, zachęcamy do zostawiania w komentarzach przy tym live'ie informacji o tym, jakie filmy wam się kojarzą z tematyką pszczelą, bo na pewno nie wyczerpaliśmy tematu. Może widzieliście coś ciekawego, czym chcielibyście się podzielić z nami i z innymi kinomanami. My oczywiście swoją rozbudowaną listę wam zostawiamy, polecamy i... Mi się od razu skojarzył, jak mówiłyście o tych owocach, zapylaniach, miodzie i tak dalej. No, film, który polecam, zarówno książki, jak i filmy, ale jakoś tak przed oczami mam obraz po prostu Puchatka z tym garnkiem miodu. I z animacji, więc... Ja niestety mam jeszcze przed oczami inną scenę, niestety bardzo, bardzo, bardzo smutną, a więc już może nie będę wspominać. No to nie, to zostanie przy Kubusiu Puchatku, może moja dziewczyna. Smutno. Moja dziewczyna, film, który chyba w dzieciństwie, tak, wszyscy oglądaliśmy i ta płacząca Wejda. Nie, dobrze. Zatem Kubuś Puchatek, tak. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za tydzień. Dziękujemy. A za tydzień będzie coś... Będzie na pewno optymistycznie. Dla fanów tłumaczeń i dla fanów zabawy językiem. Tak. Będą angielskim, polskim. Zabawy językowe. I to jest nasza odpowiedź na tematy proponowane przez naszych cudownych odbiorców. Tak. Także dziękujemy i zapraszamy.